Łatwo jest być przeciętnym. To macie, wiecie, w gratisie, nie? Każdy chce być przeciętny, już macie. Hop, już jest. Także już jesteście. Jeżeli chcecie stawać się wybitni, to wy musicie ciągle cisnąć. I teraz tych ścian jest multum. Tych ścian jest multum na treningu, to wiecie, fizycznym. Spotykacie się z jedną ścianą, potem jest druga, trzecia. Tych ścian jest nieskończoność. Ale tak samo jest, jak wracacie do domu i macie się pouczyć. Przyciśnie was przed tym, żeby w ogóle usiąść. Przełamiecie się, przysiądziecie w końcu, zaczniecie się uczyć. Potem przyjdzie kryzys w trakcie. Także tych progów jest naprawdę sporo. I teraz wy możecie w ciągu jednego dnia uczyć się, nazwijmy to, i doskonalić swoje umiejętności przez 6 godzin. I to już jest, nazwijmy, gdzieś tutaj. A możecie to robić 4 i to jest gdzieś tutaj. Także zdawajcie sobie sprawę z tego, że od pokonywania tych własnych słabości, od robienia tych dodatkowych rzeczy, które wymagają pokonywania tych stref komfortu, będzie zależało, czy wy osiągniecie coś fenomenalnego, czy nie. I to jest na każdej płaszczyźnie życiowej. Będziecie musieli podejmować decyzję, czy wyjść z dziewczyną do kina, czy pouczyć się czegoś, czy iść na dodatkowy trening, czy na przykład znowu iść z tą dziewczyną gdzieś tam na zakupki, czy siedzieć na Facebooku, czy oglądać materiały motywacyjne. To są dylematy, które będziecie musieli pokonywać każdego jednego dnia. I teraz, jeżeli wam zależy naprawdę, żeby osiągnąć coś fenomenalnego, to się nie da inaczej jak ciężką pracą. Nie ma drogi na skróty, to nie istnieje.